Siostry i bracia, dziś w szóstą niedzielę po Wielkanocy spotykamy się nadal głównie online. Ufamy jednak, że już w najbliższą niedzielę, 31 maja, będziemy mogli wrócić na nasze nabożeństwa. Dalej planujemy utrzymywać transmisję w internecie, ale podejmujemy starania o powrót do społeczności w naszym Kościele, chociaż nadal z ograniczeniami. Nadal z zaleceniem, by szczególnie osoby z grup ryzyka pozostały w domu, to z ufnością w Bożą opatrzność pragniemy wykonać pierwszy krok do powrotu. Będziemy wdzięczni za informację mailową lub telefoniczną od osób, które chciałyby wziąć udział w nabożeństwie w przyszłą niedzielę. Będziemy się cieszyć z obecności każdej osoby. Dlatego potrzebujemy właśnie informacji, aby przygotować miejsca, aby było dla wszystkich bezpiecznie. Siostry i bracia, dzisiejsza niedziela bardzo symbolicznie sytuuje się między świętem Wniebowstąpienia Pańskiego, które obchodziliśmy w miniony czwartek, a świętem Zesłania Ducha Świętego, które, ufamy, będziemy obchodzić w przyszłą niedzielę. Ex audi. Wysłuchaj, Panie, głosu mego, mówią pierwsze słowa dzisiejszego introitu i kierują nasz wzrok ku niebu, tam, gdzie wstąpił Chrystus, tam, skąd nadchodzi Duch Święty. Rzecz jasna można mówić, że obraz nieba w XXI wieku jest zbyt mityczny, nie pasuje do współczesnych czasów. Może nie jest zrozumiały i kojarzy się z malowidłami, wyobrażeniami, jakie wynieśliśmy ze średniowiecznej ikonografii. Być może, ale prawdą jest także, że do dziś nie ma lepszego symbolu bliskości człowieka z Bogiem i lepszej metafory nadziei, wiecznego życia, niż właśnie symbol nieba. Do dziś nie ma też lepszego symbolu czy obrazu zniesienia granic, wolności, pojednania, nieskończoności i piękna. Niebo bowiem to nie miejsce w chmurach, ale życie z Bogiem. Nie kiedyś w przyszłości, ale już tu, teraz, gdzie On jest z nami przez Ducha Świętego po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Siostry i bracia, niech dobry Bóg błogosławi wam i waszym bliskim. Witam was serdecznie i ciepło słowem hasła dzisiejszej niedzieli, zapisanego w Ewangelii Jana w rozdziale 12, gdzie Jezus mówi: a gdy ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę.
Wysłuchajmy teraz razem słów psalmu wyznaczonego na niedzielę ex audi. Psalm 27. Pan światłością moją i zbawieniem moim, kogóż bać się będę? Pan ochroną życia mego, kogóż mam się lękać? Słuchaj, Panie, głosu mego, gdy wołam, i zmiłuj się nade mną i wysłuchaj mnie. Z natchnienia Twego mówi serce moje, szukajcie oblicza mego. Przeto oblicza Twego szukam, Panie. Nie ukrywaj oblicza swego przede mną, nie odtrącaj w gniewie sługi swego. Ty jesteś pomocą moją. Nie odrzucaj mnie i nie opuszczaj mnie, Boże zbawienia mego. Choćby ojciec i matka mnie opuścili, Pan jednak mnie przygarnie. Naucz mnie, Panie, drogi swojej i prowadź mnie ścieżką prostą z powodu wrogów moich. Nie wydawaj mnie na pastwę wrogów moich, bo fałszywi świadkowie powstają przeciwko mnie i dyszą gwałtem. Ja jednak wierzę, że ujrzę dobroć Pana w krainie żyjących. Miej nadzieję w Panu, bądź mężny i niech serce Twoje będzie niezłomne. Miej nadzieję w Panu. Wysłuchajmy słów lekcji apostolskiej oraz Ewangelii wyznaczonych na szóstą niedzielę po Wielkanocy. Słowa lekcji apostolskiej czytam z listu apostoła Pawła do Efezjan z rozdziału 3. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni we wewnętrznym człowieku. Żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenieni i ugruntowani w miłości, zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość.
i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy. Temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia, na wieki wieków. Amen. A błogosławieni są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą Go. Alleluja. Wsłuchajmy się w słowa Ewangelii przeznaczonych na dzisiejszą niedzielę Exaudi, które znajdujemy u Ewangelisty Jana w rozdziale 15, od wiersza 26 do wiersza 4 rozdziału 16. Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca wychodzi, złoży świadectwo o mnie. Ale i wy składacie świadectwo, bo ze mną od początku jesteście. To wam powiedziałem, abyście się nie zgorszyli. Wyłączać was będą z synagog. Więcej, nadchodzi godzina, gdy każdy, kto was zabije, będzie mniemał, że spełnia służbę Bożą. A to będą czynić dlatego, że nie poznali Ojca ani mnie. Lecz to wam powiedziałem, abyście, gdy przyjdzie ich godzina, wspomnieli na to, że ja wam powiedziałem. A tego wam na początku nie mówiłem, bo byłem z wami. Bądź pochwalon, Panie Jezu. A w odpowiedzi na usłyszane Boże Słowo, wraz z całym chrześcijańskim Kościołem, wyznajmy teraz naszą wiarę słowami Credo Apostolskiego. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczon pod Poncjuszem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa. Siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, skąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, społeczność świętych, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen. Thank you.
Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego niechaj będą z wami wszystkimi teraz i na wieki. Amen. Słowo Boże, które pragniemy dzisiaj rozważyć, zapisane jest w księdze proroka Jeremiasza w 31 rozdziale od 31 wiersza. Oto nadchodzą dni, wyrocznia Pana, kiedy zawrę z domem Izraela i z domem judzkim nowe przymierze. Nie jak przymierze, które zawarłem z ich przodkami, kiedy ująłem ich za rękę, by wyprowadzić z ziemi egipskiej. To moje przymierze złamali, mimo że byłem ich władcą, wyrocznia Pana. Lecz takie będzie przymierze, jakie zawrę z domem Izraela po tych dniach, wyrocznia Pana. Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu. Będą im Bogiem, oni zaś będą mi narodem. Łaskawy Panie nasz i Boże, z serca dziękujemy Ci za tą dzisiejszą niedzielę, która wzywa nas do prośby: wysłuchaj nas, Boże. Prosimy Cię, abyś zechciał to dzisiejsze słowo pobłogosławić w naszych sercach, by wydało obfite owoce Tobie ku chwale, a nam ku zbawieniu. Amen. Bracia i siostry, dzisiejsza niedziela Exaudi przenosi nas do Starego Testamentu w czasy proroka Jeremiasza, który zwiastuje narodowi izraelskiemu wyrocznie Pana, mówiąc o nowym przymierzu, które zawrze Bóg z domem judzkim. Niezwykle poruszająca jest ta obietnica nowego przymierza w miejsce starego, które zostało złamane przez człowieka. Pierwsze przymierze, jak sobie przypominamy, zawarte było na Synaju po wyzwoleniu Izraelitów z polityczno-ekonomicznej niewoli. Pozostało jednak ono w znacznej mierze jedynie takim paktem zewnętrznym, wypisanym na kamiennych tablicach, które Bóg przekazał Mojżeszowi. Zostało uroczyście zawarte, ale też natychmiast w bulwersujący sposób złamane. Lud izraelski, miast być wdzięcznym Bogu za uwolnienie z niewoli egipskiej, oddalał się coraz bardziej od prawdziwego Boga, a myśli swoje kierował w stronę bożków. Tu pod górą Synaj, gdzie Mojżesz w ich imieniu żarliwie modlił się do Boga, oni w tym czasie odlali cielca ze złota, któremu teraz składali ofiary i oddawali hołd. Próby odnowienia przymierza Boga z ludem izraelskim, jak na przykład zapanowania króla Jozjasza, okazały się daremne, bo litera prawa nie zmieniła mentalności ludzi. W gruncie rzeczy byli nadal egipskimi niewolnikami, bardziej skorymi do buntu i samowoli niż do mądrego korzystania z wolności. Nie przestali też być bałwochwalcami,
próbującymi ulepić sobie Boga na swoją modłę i zmusić Go do realizowania ich własnej woli, zamiast odpowiadać mu posłuszeństwem wiary. Grzech był ich drugą naturą, przykrytą jedynie przez zewnętrzną religijność. W tym miejscu chciałoby się zapytać, skąd my to znamy? Skąd znamy obłudną wiarę? Skąd znamy współczesne cielce i inne bożki? Tak, to my, ludzie XXI wieku, coraz bardziej oddalamy się od jedynego Boga. Dlatego Bóg przez usta proroka Jeremiasza zapowiedział nowe przymierze, które i dzisiaj nas dotyczy. Przymierze doprowadzone do doskonałości, choć jego osnową była ta sama formuła wyrażająca odwieczne marzenie Boga. Będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. Jego przykazania zostaną wpisane na nowo nie w kamienne tablice, ale w głębie ludzkiego jestestwa. Inaczej powiemy, w ich wnętrze, w samo siedlisko ludzkiej inteligencji, woli i uczuć. Słowo Boga zostanie zasymilowane jak pokarm i stanie się częścią ludzkiej natury, dynamizmem inspirującym od wewnątrz nasze chcenie i nasze działanie. Prorok mówi też o nowym poznaniu Pana, które nie będzie jakimś obwieszczeniem boskich nakazów, ale poznaniem przez miłość, intymnym doświadczeniem zażyłości z Bogiem, przeżywaniem Jego życzliwej i serdecznej bliskości, przewyższającej miłość między narzeczonymi albo między matką i dzieckiem. To nowe poznanie Pana przyjmuje najczęściej kształt przebaczenia, gdy nieskończone Boże miłosierdzie dotyka naszej słabości i nędzy. To przebaczenie przeżyliśmy w Wielki Piątek, stojąc pod krzyżem Golgoty. To przebaczenie przeżył też ów łotr, który wisiał na krzyżu obok Jezusa. To przebaczenie odczuwamy codziennie, gdy w pokorze stajemy przed Bogiem i wyznajemy Mu winy codziennego dnia. Nowe, wieczne przymierze stało się faktem w Jezusie Chrystusie przez przelanie Jego krwi na ofiarę za nasze grzechy, ale równocześnie przez Jego zmartwychwstanie i darowanie nam życia. A przez zesłanie Ducha Świętego mogliśmy stać się nowym stworzeniem, jak pisze apostoł Paweł. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Niedziela Exaudi to wyjątkowe miejsce w kalendarzu kościelnym. Oto jesteśmy po święcie wniebowstąpienia, ale przed świętami zesłania Ducha Świętego. Refleksja nad słowem proroka czy pieśni, które dzisiaj śpiewamy, pragną nam przypomnieć, jak bardzo potrzebujemy Bożego Ducha, by stać się ludem będącym w mocy nowego przymierza.
Przykazania Boże wciąż są aktualne, również w tym nowym przymierzu. Zdajemy sobie sprawę z tego, że rozkaz czy polecenie różnie mogą być wykonane. Chętnie lub niechętnie, z dobrą wolą lub jej brakiem. Jeśli Boże przykazania wypełniamy pod przymusem, to wypełnianie ich będzie formalne, powierzchowne, mniej lub bardziej dokładne, ale bez serca, bez udziału naszego wewnętrznego ja. Jak to wygląda, najlepiej poznać na przykładzie wypełniania zakonu przez faryzeuszów, co Jezus tak surowo skarcił jako wypełnianie litery, a nie ducha. Prorok Jeremiasz, mówiąc o kamiennych tablicach z Bożymi przykazaniami, przewidział nieposłuszeństwo ludu izraelskiego, ale przewidział również Bożą łaskę w tym nowym przymierzu, które zawarł później w Jezusie Chrystusie. Zapytajmy więc dziś samych siebie, czy Boże przykazania zapisane są w naszych sercach i czy jako lud Boży nowego przymierza staramy się je przestrzegać? Bracia i siostry, doświadczeni jesteśmy dziś epidemią i różnymi jej skutkami. Uświadamiamy też sobie, że nie jesteśmy panami tej ziemi, ale jedynie jej dzierżawcami. Z nadzieją, ale i z drżeniem patrzymy w przyszłe dni, tygodnie, miesiące i lata. Chciałoby się zapewne dziś powiedzieć, że jest już za nami ten trudny czas epidemii, ale niestety informacje płynące z całego świata nie nastrajają nas optymistycznie. Być może jej jakaś pierwsza faza jest poza nami, nie znaczy to jednak, że możemy teraz już spokojnie iść przez życie. Wciąż musimy uważać i na wszelkie sposoby starać się zabezpieczyć. Uwolnienie części obostrzeń związanych z koronawirusem, niepełne jeszcze odblokowanie gospodarki, a przez to częste załamanie ludzi, którzy nie odzyskali pracy i środków do życia, to wciąż nas przeraża. Sytuacja polityczna w naszym kraju również nie nastraja optymistycznie. Wyborczy chaos, kłótnie polityków, brak stabilizacji, niebezpieczeństwo finansowe. Wielu naszych rodaków dotknęło bardzo mocno. I to wszystko działa bardzo deprymująco na całe nasze społeczeństwo, którego jako ewangelicy jesteśmy również częścią. I jak inni niepokoimy się o nasz kraj. Chciałoby się, by w dzisiejszą niedzielę wyrwało się z naszej piersi słowo exaudi. Wysłuchaj, Panie, głosu mego. Wysłuchaj nas, gdy serce nasze jest zatrwożone. Wysłuchaj nas, gdy niepokoimy się o naszych najbliższych. Wysłuchaj nas, gdy spragnieni jesteśmy społecznością z Tobą w sakramencie Komunii Świętej. Wysłuchaj nas, gdy wznosimy nasze oczy ku Tobie i w modlitwie powierzamy się Twojej łasce i opiece. Wysłuchaj nas, Panie,
i bądź z nami. Błogosław każdy jeden dzień, który stoi przed nami i nie opuszczaj nas. Amen. Przyjmijcie teraz życzenie pokoju. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, ten niechaj strzeże serc i myśli waszych w Chrystusie Jezusie Panu naszym, ku żywotowi wiecznemu. Amen. Siostro i bracie, pragniemy dzisiaj w szczerej modlitwie stanąć przed Bogiem, wyznać Mu to wszystko, co obciąża nasze serca. Niechaj w tym osobistym rachunku sumienia prowadzą nas słowa psalmu 130, gdzie psalmista, tak jak i my dzisiaj, woła do Boga: z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Panie, wysłuchaj głosu mojego, nakłoń uszu swych na głos błagania mego. Jeżeli będziesz zważał na winy, Panie, Panie, któż się ostoi? Lecz u Ciebie jest odpuszczenie, aby się Ciebie bano. W Panu pokładam nadzieję, dusza moja żyje nadzieją, oczekuję słowa Jego. Dusza moja oczekuje Pana tęskniej niż stróże poranku, bardziej niż stróże poranku. I z tymi myślami, z tą modlitwą, stańmy teraz przed Bogiem. I tak razem się spowiadajmy. Wszechmogący Boże, miłosierny Ojcze, ja, biedny, nędzny, grzeszny człowiek, wyznaję przed Tobą wszystkie grzechy i przewinienia moje, popełnione myślą, mową i uczynkiem, którymi zasłużyłem na Twe doczesne i wieczne kary. Żałuję za nie szczerze i z całego serca i proszę Cię, dla niezgłębionego miłosierdzia Twego i dla niewinnej i gorzkiej męki i śmierci umiłowanego Syna Twego, Jezusa Chrystusa, bądź mnie niegodnemu, grzesznemu człowiekowi łaskaw i miłościw. Odpuść mi wszystkie grzechy moje i dopomóż łaskawie przez moc Ducha Twego Świętego do poprawy życia mego. Amen. Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Amen. A tak, siostro i bracie, skoro żałujesz za swoje grzechy, wierzysz w ich odpuszczenie
i pojednanie z Bogiem przez Jezusa Chrystusa. Skoro pragniesz poprawić życie swoje, to tak niechaj ci się stanie. Nasz Pan Jezus Chrystus tak rzekł do swoich apostołów: którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którymkolwiek zatrzymacie, są zatrzymane. Przeto jako powołany i ustanowiony sługa naszego Pana Jezusa Chrystusa i Jego świętej Ewangelii zwiastuję wszystkim pokutującym Bożą łaskę. A z rozkazu Pańskiego odpuszczam wyznane przez was grzechy, czyniąc to w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Módlmy się. Błogosław, duszo moja, Panu i wszystko, co we mnie, imieniu Jego Świętemu. Błogosław, duszo moja, Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. On odpuszcza wszystkie winy Twoje, leczy wszystkie choroby Twoje. On ratuje od zguby życie Twoje, On wieńczy Cię łaską i litością. A tak pojednani z Bogiem, pozostańcie w Jego pokoju, a Pan niechaj wam błogosławi. Amen. Wznieśmy serca nasze do Pana i módlmy się. Modlić się będą nasi wierni słowami modlitw intencyjnych. Miłosierny Panie nasz i Boże, przychodzimy dziś do Ciebie pełni nadziei, że Ty wysłuchujesz naszych modlitw. Dzisiaj w niedzielę Exaudi prosimy Cię, abyś wysłuchał głosu swoich dzieci i okazał współczucie całej ludzkiej rodzinie pogrążonej w chaosie i obarczonej chorobą i strachem. Obdarz nas duchem miłości i powściągliwości, abyśmy mogli się zjednoczyć, dążąc do kontroli nad epidemią, a w konsekwencji wyeliminowania jej z naszego życia. Prosimy o lekarzy, pielęgniarki i personel medyczny, który często z narażeniem własnego życia ratuje życie innym.
Kyrie eleison. Dzisiaj wsłuchaliśmy się w słowa proroka, który zwiastował narodowi izraelskiemu wyrocznię Pana, mówiącą o nowym przymierzu, które Bóg zawrze z nim w czasach przyszłych. To nowe przymierze stało się faktem w Jezusie Chrystusie, który za nas przelał swoją świętą krew na wzgórzu Golgoty. Panie Jezu Chryste, po swoim chwalebnym zmartwychwstaniu poszedłeś do Ojca, aby przygotować nam miejsce. Twoją jest wolą, abyśmy z Tobą żyli w wiecznej szczęśliwości, radości i pokoju. Napełnij nas duchem mocy i męstwa, abyśmy zawsze byli gotowi swoim życiem składać świadectwo o Tobie. Kyrie eleison. Święty, miłosierny Boże, z całego serca i z całej duszy błagamy Cię, abyś dał dzieciom swoim dar Ducha Świętego, który szczególnie nam współczesnym jest bardzo potrzebny. Niechaj Duch ten oczyści nasze serca od wszelkiego grzechu i niechaj roznieci w nich ogień prawdziwej wiary, nadziei, pokory, cierpliwości i miłości. Niech przykazania Boże, które były podwaliną pierwszego przymierza, nadal żyją w naszych sercach i w naszym życiu. Wielki Boże, napełnij sługi Kościoła Twego mocą z góry, aby słowo Twoje zwiastowali z radością, a służbę swą pełnili z ochotą i pokorą. A z naszego serca niech płyną dziś do Ciebie słowa niedzieli Exaudi. Wysłuchaj, Panie, głosu mego. Kyrie eleison. Łaskawy Panie nasz i Boże, Ty zawarłeś przymierze z ludem swoim i nowe przymierze, które zawarłeś przez Jezusa Chrystusa, a którego spadkobiercami jesteśmy również i my, lud Boży nowego przymierza. Prosimy Cię, abyś zechciał w tym przymierzu zachować nas, a my byśmy w nim trwali. Wysłuchaj nas też dla zasługi Syna Twego Jezusa Chrystusa, kiedy jako dzieci Twoje tak do Ciebie wołamy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. Przyjmijcie też teraz Boże błogosławieństwo. Niech Ci błogosławi Pan i niechaj Cię strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Tobą i niech Ci miłościw będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku Tobie i niechaj Ci da swój święty pokój. Amen.